Witam Duarta, to jest Zagrajmy w Prince of Persia, The Sands of Time. W poprzednim odcinku odkryliśmy jakieś sekretne przejście, gdzie one były? Za którąś tu szafką. Chyba to. Ciągniemy? Nie. To nie to. Chyba to. Nie, to. Tak, to chyba to będzie. To? To. Idziemy tędy. Co my tu mamy? Tu musimy biec po ścianie i się odbić. O. Będzie kolejna sakwa na piasek. To już trudniejsze. Dobra, tu się musimy też odbić. I skaczemy. A tu musimy przyciągnąć pudełko na przycisk. Ej, przechodzimy ten. Tu mamy jakąś minigierkę. Uruchomić przejście. Cóż, nie będzie takie proste. Tu musimy pociągnąć za przycisk i biegniemy. Kurde, nie udało się. Uff, udało się, dobra. O, dzięki ci Allahu! Bałem Allah. Się, że jesteś jednym z nich! Pomożesz mi uaktywnić system obrony Azadu? Pomogę. Musimy to zrobić we dwóch. Ja zajmę się ustawieniem osi w pozycjach wyjściowych. Ten, kto zwykle tym dowodził, nieważne. Zjedź platformą na sam dół. Potem użyj tych dwóch korb, aby wjechać ją na górę. Widzisz, i uruchomiony pułapki. Musisz je podnieść jedną po drugiej, aż będziesz miał wszystko. Co to jest? Potem przynieś je na górę. Wszystkie. No to tutaj mam takie wprowadzenie. Jak to powinno być? Upewnij się, że podniesiesz je w odpowiedniej kolejności. Hej, jak to szło? Chyba tak. Dobra. Dawaj tą. O to chodziło! Masz pierwszą oś. Teraz podnieś pozostałe trzy. Przewracamy tutaj. Pamiętaj, zwracaj uwagę na wyżłobienia. Co dalej tu mamy? Wszystkie są, więc trzeba podnieść. Dobra. Chyba teraz na górę. Właśnie tak! Jedna korba obraca platformę, druga podnosi ją i opuszcza. I tu musimy manewr w bok. Da, a już nie. To do tyłu. Dobra, tu mamy kolejne. Bierzemy to. Uważaj! Myśl perspektywicznie. Nie, to nie w tą stronę. Tak. Tak. I opuszczamy na dół chyba. Dół. Jeszcze nie! Musisz podnieść wszystkie cztery osie! Potem przynieś je na górę! co to było? A, jeszcze w bok. No dobra, spróbujmy takim sposobem. Tutaj mamy do góry teraz. Pułapka jest wkurzająca. Ale chyba się mi teraz uda. Teraz do góry.
bury. No, bierzemy tego. No i mamy tak. Tak. Trzy. I ostatni został. Musimy teraz przekręcić. No, takim sposobem. I opuszczamy na dół. Dobra, są cztery. Są cztery! Teraz przynieś je na górę i dopasuj do łożysk. Do łożysk, dobra. To tak, teraz na górę. Nie, nie tak. I już się udało. Dobra, wsadzajcie. Jest! Wiedziałem, że ci się uda! No co ty? Dobra, dobra, wsadziliśmy, to teraz idziemy dalej. Mamy teraz taką kładkę. Ostatni krok. Widzisz platformę? Rzuć swoją dźwignię, a ja rzucę moją. Co to za dziwna maszyna? Powiedziałem ci, to pałacowy system obrony. Przestań marnować czas. Rzucaj swoją dźwignię. Ha! Udało się. Mamy słońce, tutaj się coś udało się włączyło. To pokażę tym demonom. Na lacha. Pożałują dnia, w którym odważyły się zaatakować pałac Azadu. O, tu coś mamy. Już są demony. Chyba nie pożałuję. Co z nim? Stał się demonem. Szkoda gadać. No i nabijamy. No, długa walka była. I teraz musimy iść do zapisu. Tu mamy jakiś taki... Tak. Będziemy walczyć w ogrodach. Tak. Zapiszmy grę. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. Dobrze. No dobra, zatem kontynuujmy naszą podróż w pałacu. Tu jesteśmy. Co ja zrobiłem? O cholera. Zapomniałem o tym. Musimy wolno iść. Cofniemy to. Musimy wolno iść. O. Skradamy się. Dobra, tu mamy... spust, nie. Obrona pałacu działała według jej własnej logiki. Tu musimy iść. Można ją było przechytrzyć, używając strategicznie rozmieszczonych przycisków, które szybko nauczyłem się rozpoznawać. Wciąż było trudno pozbyć się wrażenia, że po... Dobra, teraz tędy. Przebiegałem przez to i musimy szybko iść, bo zaraz się wrota zamkną. Tu musimy się przez to przebić. Najlepiej takim sposobem. To już lepsze. Dobra, przebijemy się. Tak, tak. Szybciej. No i dobra, jesteśmy w domu. Tu będzie kolejna walka. I tak nie sprawi mi większego problemu.
O nie. Dobra, wbijamy sztylet, żeby nie marnować. No, to jest najlepsza technika. Nabijamy sztylet. Wyjdźmy sobie z tego pomieszczenia na większy teren. I dziechamy ich tak. No jeszcze jest łatwe, jak będą ci niebiescy, to już będzie gorzej. A niebiescy będą w następnej walce. No, czyli walka jest prosta. Koniec chyba. Koniec. 0 problemu. Czy mi się uda dalej dojść? Dobra, uda się, ale... kolejny... O, uleczmy się. No dobra, idziemy dalej. Może ten odcinek będzie dłuższy. Bo szybko tutaj doszliśmy i nie ma sobie czasu zanować. Mamy kolejną wizję. Gdzie tu zapis? To już będzie droga do końca. Dziedziniec pełen pułapek. Gotowy. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. No dobra, co mi tam. Będzie dłuższy odcinek. Teraz musimy odpalić tutaj przycisk i potem się odbić. No, wysunęło się nam... płyta. Tu podskakujemy i idziemy dalej. Tego nienawidzę. Naprawdę nieźli sadyści to robili. No, jak przejść to? Dobra, udało się. Idziemy dalej. Wchodzimy tędy. O, tu już musimy biec po ścianie. Nie ma innego sposobu. Tak, i tędy wchodzimy. Co tu? No łatwe, no. Dobra, i biegniemy po ścianie. Zamy sztylet. Tu mamy jakąś ścieżkę. Chodźmy tędy. Znajoma muzyczka. No i to chyba jest kolejny life upgrade. Znaczy, będzie czarno. Dziwne. Czuję się, jakbym tu już kiedyś był. No, to jest life upgrade. Ja to już kiedyś byłem. Dobra, idziemy. Wygląda tylko, że są 4, ale... A to jest połączone jakoś tak dziwnie. No nic, pijmy wodę. Pasek życia nam wzrósł. Dobra, dawaj. Okej. Okay. Cholera. Tego się nie spodziewałem. I hop. Dobra, dobra. Tu mamy taką pułapkę.
Teraz tędy, ja już to wszystko na pamięć robię, ale... Dobra. I tak. Dobra. Biegniemy. Tu mamy jakąś furtkę. Nie udało się. No i pięknie. Za szybko to zrobiłem. Tu musimy uważać, wcisnąć przycisk dobrze. Stoimy. Dobra, teraz chyba. Nie udało się. Już mi tutaj spamią na GG. Dobra. Teraz się uda. Mamy jeszcze dwa zapasowe, więc dobrze jest. Kurde no. W takim momencie. Słyszysz mnie? Idziemy. Cholera. Już tutaj zwaliłem, złapmy tego i ciągnijmy. Nie. Dobra. Musimy się odbić. Dobra. Teraz tak. Wspinaczka. Tędy. Tylko walka będzie teraz ciężka. Dobra. Tu mamy jakąś scenkę. Będzie walka już w końcu z niebieskimi strażnikami. Para walczy. Z łuku. Ta wala z łuku im to nic nie daje. I znowu lądowaliśmy w tym samym miejscu. Ojcze. Tego nabijemy. Tego też. I tego też nabijemy. O, czerwony to dobrze. Niech się respią czerwony. Czerwone też możemy atakować. Cholera. Musimy pilnować... O cholera. Zapomniałem. Tu się możemy odbić od ściany. A nawet musimy... No i możemy wesprzeć, bo pięknie się. Cholera. O cholera. Łapmy go. Nabijamy. O. To jest dopiero sztuczka. Pięknie.
przekonać im jeszcze do walki. To jest zajebiście. Co to miało być? Pięknie. Pięknie, walkę muszę teraz od nowa powtarzać. Nie miało miejsca. Właśnie, dziwny bóg. Ale musimy odciągnąć. Musimy odciągnąć ją od wrogów. Ogólnie muzyczka teraz fajna leci. Wciągamy jego duszę. A tego już szczepniemy. Pomóż mi! Nie odsuńcie się od niej. Wciągamy tę duszę tego. Teraz w nim. I został nam szkodowy. Musimy wyskakiwać na nim. Cholera się nie da mieć. O, udało się. Mamy go. No, to już będzie koniec odcinka. Obejrzmy tylko. O. Zawiązał sobie żałobę na ręce. Dlaczego? Wiem, jak to jest stracić ojca. To nie był mój ojciec. A, nawiązanie do piasków czasu. Przygarnął go. A więc rzeczywiście nie było to zmyślone. No to już obejrzymy tylko to. Kascenkę i zapisujemy grę. Tak. No to tyle. Żegnam się z wami. Cześć. Następnym razem zacznę opowiadać od tego miejsca. A jeszcze to obejrzmy. Więc to tak mi dziękujesz za uratowanie życia. Nie rozumiesz. Potrzebuję tego sztyletu, by odwrócić. By odwrócić to, co zrobiłem. Ty naprawdę masz mnie za głupca. Masz rację, będąc ostrożnym. Ale nawet walcząc dzielnie, nie zdołasz pokonać tego wroga. Piaski się rozszerzą, pochłoną. No i teraz będziemy od tej pory z nią działać. Słyszałam, że jesteś równie miły, co odważny. Proszę. Uwierz mi. Pozwól mi znaleźć klepsydrę. To skarbiec sułtana. Jest na szczycie wieży świtu. Skąd to wiesz? Po prostu wiem. Chodź ze mną, skoro nalegasz. Ale ostrzegam, poruszam się bardzo szybko. Lepiej za mną nadążaj. No to tyle. Kończymy już.
Dobra, no to żegnam się z wami. Cześć.